Dziękuję panu ministrowi. Przechodzimy do kolejnego pytania przygotowanego przez panią poseł Annę Bańkowską z klubu Sojuszu Lewicy Demokratycznej w sprawie działań ministra skarbu wobec przedsiębiorstw takich jak na przykład Inofama S.A. z Inowrocławia, będących jednoosobowymi spółkami Skarbu Państwa, które od 20 lat czekają na prywatyzację. Pytanie skierowane jest do ministra Skarbu Państwa. Proszę bardzo, pani poseł Anna Bańkowska.